Jesteśmy przed szpitalem czerniakowskim. Jak Państwo widzicie, za mną jest postawiony modułowy SOR, dlatego że na czas remontu tego właściwego oddziału on będzie funkcjonował i bardzo dobrze, dlatego że był bardzo potrzebny. Tutaj obok mnie też widać specjalne miejsce, w którym jest rezonans. Dzięki współpracy z marszałkiem województwa mazowieckiego udało się nam go kupić. Natomiast w samym szpitalu realizowany jest też specjalny program COSBAR dla osób z otyłością olbrzymią. Jest to problem coraz większy w Polsce, a zwłaszcza po pandemii. Dobrze, że ten problem próbujemy tutaj w szpitalu czerniakowskim rozwiązywać. Nikomu nie trzeba mówić, że opieka zdrowotna jest w tej chwili jednym z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich, dla miasta stołecznego Warszawy, zwłaszcza w czasach pandemicznych.